No, dzień dobry, jest ze mną Kappa. Dzień dobry. I dzisiaj pogadamy sobie o filmie Łotr 1. Przy okazji tutaj pociupiemy w ten tryb. I pytaliście, jak zrobić tego szturmowca, on po prostu jest w tym trybie, więc ja nie wiem. Ale jak? Też masz, nie? Ten tropikalny? No znaczy ja sobie ustawiłem zwiadowcę, więc to trzeba mieć chyba podstawowego szturmowca wtedy. Aha. No to spoko, ja go mam. No to dobra. Nie wiem, od czego by tu zacząć. Możemy od ogólników zacząć. Spoiler alert. Ogólnie. Tak, spoilery będą i to ostro. Wszystko będziemy sceny omawiać, czy tam bohaterów, czy inne rzeczy. No, to... no ile pamiętamy, nie? To jak ktoś nie był, to polecamy, ogólnie polecamy iść. No, ale też jak bardzo. Nie byliście, to lepiej wyłączcie ten filmik. Tak. W sumie. I przyjdźcie, jak obejrzeliście już film. Więc dobra, ogólnie podobał ci się, czy nie? No, fajny był. Tylko fajny? Ten początek trochę nudny, no, ale to zawsze w Star Warsach jest zapoznanie postaci, tak jakby i... No, ale oni tak musieli chyba zrobić, bo... Tak, bo jak ktoś tylko to oglądał... W ogóle. W sumie tak, bo to będzie okiem fanów. Ty też oglądałeś wszystkie tak, części, no, nie? Jeszcze ja. To... Wszystkie części oglądałeś? Wszystkie, no. No. A ja byłem z dziewczyną, która nie widziała żadnego. O. To jest dobre dopiero. I też jej się ten film podobał, więc moim zdaniem to jest film dla fanów, tak ogólnie, ale jednak może się podobać nawet nowym osobom, więc nie wiem, jak ktoś nie widział żadnej części, to spróbujcie, bo to jest taki film wojenny, można powiedzieć, nie? Z trylogiami ogólnie mało się łączy, chociaż końcówka jest po prostu, no miażdży mózg, tak? Tak, musimy od końca zacząć. Tak. Vader jest kilka razy, to już pewnie wiecie, jak oglądaliście. Ale ta ostatnia scena to miażdży, no naprawdę. Chyba czekałem na taką, przez cały film. Ja się zdziwiłem, że to jest koniec już, ale dobra. No więc tak, mi się wydaje, że to jest film dla fanów, ale jak ktoś w ogóle nie oglądał żadnego filmu Gwiezdnych Wojen, to może sprawdzić, nie? Może akurat no mu się podoba. Film dzieje się między trzecią a czwartą częścią czwartą i końcówka filmu jest dosłownie 5 minut przed tym, co się dzieje w czwartej części, więc... No. A ciekawe, co zleją, nie? Rozegrane. W ósemce. Tak a propos. Zdążyła nagrać wszystkie sceny podobne. Tak? Tak. No to okej. Okay. Powstrzymaj, Ewing, już widzę, jak mi powstrzymamy. Jak gadamy o filmie. Tak. Ale dobra. Coś tam rozwaliłem. Ogólnie, bo... wiesz co? To jest zupełnie inny film, to już pewnie wiecie. No to są, no, nie są... Nie wiem, kto co lubi, to jest... bo to nie jest takie... Bohaterskie kino, nie? Tylko takie bardziej o rebeliantach, no niestety. Kto co lubi? Jak ktoś lubi Miecze Świetlne, to tam się trochę może zawieść, bo tego w ogóle nie było, poza Vaderem. Poza panem tatą. No ale... Nie wiem, mi się ogólnie bardzo podobał. Ocen tu nie będę wystawiał, ale to takie... 8-9 można nawet powiedzieć. Fajny. Myślałem, że będzie gorszy jak na taki spin-off, to muszę przyznać. No i niedługo będą kolejny, nie? To też dobrze świadczy o tym, że jak dobrze ten film wypadł, to może następny. No, jak dobrze wypadł, to będą następne. Nie wiem, czy dobrze wypadł kasowo, to się okaże, ale chyba tak, nie? I powinien, nie? No, fani raczej przyszli na ten film. No, fani zdecydowanie i fani będą tutaj w sumie zadowoleni, bo było dużo smaczków. Zajebiste, no. Jak na przykład mówili o Obi-Wanie, nie? Albo... Oby albo tam CTPO był i tak dalej. Tak, a ja zacząłem się łapać w historii, kiedy ta gościuwa z czwartej części, ta przywódczyni, nie pamiętam jak ona się nazywała. No, niestety, no, ta biała. Zaczęła mówić o tym, że coś tam, że tam misja jest ryzykowna i wtedy przypomniała mi się scena z czwartej części, kiedy ona mówiła, że wiele ludzi umarło, żeby zdobyć te plany. I no, jasne. Wtedy się po prostu wszystkie o tak jakby uświadomiło. A jak myślałeś, że oni zginą, czy czytałeś gdzieś spoiler albo coś? No, tak, miałem spoiler taki niestety. Gdzieś tam dostałeś, no. Tak, dostałem spoiler, ale ogólnie starałem się o tym nie myśleć, więc... No. No jasne, ale w sumie jaka była opcja, nie? No. No bo ani nie było żadnych wzmianki w czwartej części. No nie, musieli ich uśmiercić po prostu, nie? No. Najbardziej ale fajny motyw. Na tej plaży naprawdę się działo. No, kurwa, to było dobre. Tam to było dobre, no naprawdę, tam akcja była zajebista. No, super. Ogólnie żeśmy wszyscy płakali nad Jyn, bo Jyn. No. Czemu ona akurat umarła? Nie no, w sumie. Fajna scena na końcu. Z
z tym na plaży tam, nie? O, 55 level aż osiągnąłem. Kurde mać. Ja też chyba mam taki. No ale tak. Bardziej lubię jednak to kino takie bohaterskie, jak będzie w 8C. Ale no tak, to spoko. Ale to jest bardzo fajne też. Nie ma co narzekać. Jest okej. Okay. Ale bohater, jaki ci się podobał najbardziej z tych nowych? No Jin chyba. Jin? Tak, Jin chyba najbardziej. Taka znowu przemiana tego bohatera, że ona na początku miała tak... wyrąbane. Mi się podobało, potem, wiesz co, ten pasang. Robocik, jak powiedział, mam złe przeczucia i go zatkała. Mam złe przeczucia, albo no dobra, to już sobie pójdę, wziął ten granat i rzucił cały tam garnizon. Ale nie, on miał fajną miał teksty. No, takie, miał te, no. Taki czarny humor trochę. Poko. Nie, ale na razie najlepszy tekst był wtedy, kiedy oni tam się z nimi bili i tam te szturmowce przyszły. No. Właśnie, i on tam podszedł i rzucili w nich granat, nie? On go złapał i powiedział, no dobra, ja tu jestem niepotrzebny, idę sobie. I rzucił ten cały garnizon i ich wszystkich tam rozwalił. Kurde, ale śmieszny był ten taki, co z mocą tak świrował. To nie, kurde, nie pamiętam. Ten ślepy, nie? A, ten to tak. Ja jestem mocą i moc we mnie jest silna, czy coś takiego? No, mówił. Cały czas się modlił. Bo on tam bronił tą świątynię, kiedyś mu zostało. Ale dużo smaczków. Nie wiem, jakby to wymienić, ale naprawdę dużo. Jak ktoś jakimś cudem ogląda ten film i nie był, no to niestety tutaj są spoilery, no. Co omawiamy, ale nawet jak to słyszycie, to moim zdaniem się opłaca iść. Nawet tak. Drugi raz albo coś. No, znaczy jak fajnie. Tak spoilery przeszkadzają, no to warto pójść dla samego obejrzenia, bo akcja jest bardzo fajna i dla samego Vadera warto pójść już. No, no, no. Jak na YouTubie nie obejrzeliście jeszcze. Bo Vader wszedł i po prostu jak zwykle rozumiał wszystko, nie? Vader dobrze, bo to jest początek, nie? W jego stylu, to jest jego tak. Początek w sumie. Jeszcze taki wkurwiony, nieopanowany. Jeszcze taki Anakin Skywalker troszeczkę z niego wychodzi. No, zdecydowanie. A nie było takiego filmu o nim, nie? Bo będzie. Będzie? Między... Film osobno o Vaderze, tak. Ma być... No, pewnie tak. Jest teraz w 2020? Teraz chyba, albo 18? Nie wiem, nie, 20 chyba. Ma moim zdaniem to i tak najciekawsza postać ze Star Wars. No tak, no, Vader to Vader jednak, tak. No. Ale ma być Hanie Solo, Boba Fecie i właśnie... Kurde, wygrywa. Usiadł na jakiejś tej... Ale dobre staty mamy, nie ważyliśmy aż tak. Ej no. Ja tutaj jakoś blokuję te punkty ciągle. Tak strategicznie zaczynam podchodzić do nich. A mamy coś tu rozbroić? Czekaj, to ja idę. O, tu jest, dobra. O, ale to staje. Kurde, miałem już 90% tego. Dobra, jak tu biję ciągle. Ale gazem dostaję, mam 9 życia. Broń, rozbrój. No nie wiem, no najlepsza scena według ciebie, oprócz Vadera? Oprócz Vadera? O, tak teraz no, nie zastanawiałem się nad tym. No bo Vadera, poza. Poza Vaderem, no to trudno by było taką, bo jest dużo scen, dosyć fajnych. To chyba z tym K2, jak ten, jak to właśnie tak przy tych, z tym garnizonem przyszedł tam i ten granat złapał. Mi się podobało rozwalenie tej planety, to nie jest pozytywne, ale było niezłe. I w ogóle coś mi się powoli zaczęło nie zgadzać, bo normalnie to te planety znikały tak od razu, a tutaj tak troszeczkę się męczyli z tymi planetami, nie? Nie, to może ci się z siódemką pomyliło? Nie, bo w czwórce, jak planeta rozwalała, jak Gwiazda Śmierci rozwalała planetę, to był strzał i by nie było po planecie. No. A teraz był strzał i tak powoli ją zjadało, nie? No długo. I to tak troszeczkę mi się nie zgadzało, nie? Ale to jest kurczę, nieważne. Rozwalili nam. Eskorta. W ogóle dziwne rzeczy. Nie, ogólnie na plus. Bardzo na plus. Ale zupełnie inne kino, nie? Niestety. No. Film bardzo to, fajny. Co lubię. Warto pójść, jeżeli ktoś nie był. No, też mi się tak wydaje. Dla mnie najlepsza postać. O co myślisz o Kreniku? Krenik? No, taki troszeczkę... Ej, ale on zginął, nie? Całkowicie.
On zginął, tak, tak, tak. A to mi brakowało właśnie, jak on tak patrzył jak na tą planetę, takiego soczystego, o kurwa. Jak ta planeta wyszła. Tak. Bo właśnie, wiesz co, później się doszukiwali, czy go w czwórce czasem nie ma, nie? Nie, to już jest takie doszukiwanie. Pokazywali jakieś takie screeny, o jest Krennic, to on przeżyje, a dupa. No nie, przecież planeta go walnęła, tam wszyscy zginęli na tej planecie, nie? Nie ma ekranie, w ogóle co się tam... Ale taśmy! Taki dysk. Tak, gwiazdeczka. Kurde. Kurde, zabił mnie tu? W tym buszu? Nie ogólnie wiem, ej, bo fajna sceneria. I tu ładnie widzę Battlefronta odwzorowali. Bardzo ładnie. No, to jest no... Scarif, nie? No, to ta planeta. No. Wszystko tutaj się zgadza. My powinniśmy chyba na punkcie stać tutaj i bronić tego, po prostu. Kurde. Kurde, lebek. Tam za dużo. Nie, no ładnie, ładnie. Ja w sumie czekam na ósemeczkę. No dużo już przecieków już czytałem, ale... Ona w tym roku teraz, tak? Czy w następnym? No, w grudniu następnym. Znaczy, no, no w tym roku mówię o 17 już, nie? No, jeszcze nie ma. Chyba. Zależy, kiedy to poleci. Dla nas nie ma jeszcze, to jest najważniejsze. No, może to dzisiaj poleci już. Dzisiaj jest który w ogóle? 30 czy 31? 11 mamy tych. Zabójstw. 30. Ej, no dzisiaj 30 to nagrywamy. Może to wleci dzisiaj. No więc nasza pamięć... Ale jak to słuchacie, filmem... to piszcie. Najlepsza postać, najlepsza scena dla was i czy wam się podobało w ogóle. Kto był? Bo kto nie był, to... Kto był, no. No. Ej, to nie nasz. I czy jeszcze jakieś odcineczki byście chcieli z tego Battlefronta? To Battlefront powoli umiera, ale... Ten dodatek żyje, to jest dziwne w ogóle. A czy ten? No. Ja widziałem nawet, że... Ten film pierwszy z Łotra dopiero teraz został u mnie odkryty, więc... Chyba ludzie grają, bo wyszła ta edycja Ultimate'a, nie? A, bo właśnie Ultimate jest Star Warsa za 40 chyba złotych było. Nie wiem. Ktoś mi mówił właśnie, że tak no, podstawowy Battlefront jest w ogóle w EA Access. Tam Origin no, Access. No, VA Access, a dodatki są ten Deluxe Edition, czy jakaś tam Ultimate. W sumie wiecie co? Sprawdźcie sobie na Accessie. No warto, za 15 zł myślę, że warto. Jak nie graliście. No, to jest taka arcade'ówka, jak ktoś w ogóle pierwszy raz widzi. Chociaż nie wiem, czy są takie osoby. Ale taka do popykania, na spokojnie. Dla beki. Ogólnie problem Battlefronta jest taki, że jest mało rzeczy w nim. No ale teraz już w miarę spoko, nie? Teraz tak, ale goście wyceciłem z tą taśmą. I ogólnie tutaj problem się pojawił już w podstawowej wersji, że no tu nie było co blokowywać, tak? No, no pojawił się, ale teraz ludzie mają właśnie na tych akcesach i na tych przecenach. No tak, chyba coraz więcej tu kosztuje, ale normalnie jak na premierę ta gra kosztowała ze 150 zł tutaj. No wiem, wtedy był problem. W Polsce, i przepustka też jest droga, no. To by nie mówić. Jak cholera droga, no i... No ale... Dwójeczka też będzie na kanale, wiadomo. Dwójeczka jest obowiązkowym tym... Ej, Jin jest! Star Warsów. Nie wiem. Jest, widzę go. A, Jin mnie zabiła. No mnie też, ale 20 tego, Hobsona. Dobra, zdjęty koleś, chyba. I może pierwszy raz się uda wygrać na tym, na obronie. Bo nie widziałem, żeby ktoś obronił. Likwiduj? Jak ja grałem. To likwiduj. No ale oni już są daleko. No sam. Ale my musimy to ochraniać, żeby tego nie przejęli tego po prostu i... Ktoś tu flanką zapierdala, ja tu skana puściłem. Kurde, dobra. Ktoś plecakiem i ten. Ło, wow, ej, mają ten statek i ze statku nas. Wieżyczka jest przy tej. Dobra, przy taśmie. Drugi im się od ten oddelegował do tyłu. Ojej, ale lamer jada. Ale gościa w powietrzu zdjąłem. Ładnie ci tam idzie. No. Może pogramy jeszcze trochę. Wieżyczka. No, widzę. Dobra, tego gościa trzeba zaatakować. A to byłeś ty? Co, ja? No. O kurde, shotguna mnie załatwił.
Na czymś bardziej szybkostrzelnym będę grać. Kurde, dobra, o tym filmie można też zapomnieć po czasie. No ale myślę, że warto. Bo fani to na pewno już byli, więc nie ma co przekonywać. Fani byli i są zadowoleni najpewniej. Jedynie się boję, że przeżre się to wszystko, jak co rok będzie. No to tam nie ma być co roku, tylko co tam chyba co dwa lata. To no ale co roku ma być, wiesz, jakaś seria. No, znaczy... Ma być spin-off co dwa i saga co dwa. No. Może to i lepiej, bo... Nie, Star Wars to jest mają markę. No, teraz podobno w dwójce ma być ten. Tryb jakiś fabularny. Tak? No to narzekali właśnie gracze. No, bo mówię, to jest mało rzeczy w tym jest, tylko jest multi tak naprawdę, no i nic więcej. Nie. 4 minuty zostały na obronienie tego. Może damy radę? Ale granat na nich poleci. Ale granat na nich poleciał. Ale nie umarli. Dobra. Dobra, zdjęcie obydwaj. No. A jak zostawimy tak długo tą taśmę, to się cofa do bazy, nie? Ich. No, no. A tam gościu biegnie sobie. Ale nie dobiegnie. Ja już tego dopilnuję. To jest jakiś kutasiarz, dobra. Dobra, widzę dziada. Ja to dawno w strzelanki nie grałem. Dobra, opuścił, ale... Bo oni myślą, że to niosą jak wezmą i tym plecak wezmą. A, to na to. No wiem, plecak ich gubi. Opuszcza, no. Tam eskortują? Ej, wsparcie uderzeniowe mam jakieś. Ej, użyłem wsparcia uderzeniowego. I co to? Nie wiem. Brakowało mi tylko żółtych napisów na początku. Ej, no właśnie, tak też tak myślałem, że jak siedziałem w kinie już takie i a tam nie. Nie było takiego czegoś. Nie było. Ej, dobra, tutaj ochrania. No bo to jest w sumie pierwszy film taki spinowy. Jest! Zabiłem niosącego. Jakoś do mnie strzela, tam jakoś łupie do mnie, hop. Mistrz nice. Walki, tam do góry jest. Wrogów. Nice. Ja tych, co tam niosą, atakuję ogólnie. Spoko, spoko. Ej, może damy radę? Imperium! A co wolicie, Imperium czy Rebelię? Tego nie wynika. Oprócz nich samych. Ej, no kurwa. Nie wiem, ja zawsze lubię Imperium, a kibicuję Rebelii, nie? A, jak to jest film. Nasz. Kurde. No bo Imperium w grze jest o wiele lepsze, nie ogólnie. Imperium jest ciekawsze takie. Znaczy kibicowanie Rebelii, bo to jest takie, wiesz... A, Imploder poszedł. Zabiłem kogoś. A widziałem nawet, jak go ten zabiło. Oj, ziomek. Jep, ich dwóch tam, a nie jeden tylko, ale zgubił taśmę, dobra. To jest jedna wieżyczka. Kurde, złapy go. Jep, nie ma gościa. Jak tu stoimy przy tych, dobra, trzeba tam zaatakować tych dwóch. Ej, może wrócimy do tego Battlefronta trochę pożartować sobie. Bo fajnie się gra, nie? Fajne. Bo ja lubię ogólnie takie, wiesz, gry, gdzie... Ja też lubię arcade'ówki. Ze znajomym można fajnie pograć. Jestem lama. Trafienie w głowę, no co wy? No, jak teraz żeśmy w Overwatcha zaczęli grać, ale tam trzeba troszeczkę poświęcić czasu, żeby coś tam grać, bo... Ja to jedynie na Gwinta mogę poświęcić. 19, ty masz 29, ale rzeźnia. No. To oni nie mogą wyjść stąd, nie? Nie. Jeszcze detonatorem ktoś dostał. Kurde, wieżyczka. A ta mapa jest trochę nieciekawsza, bo... A u nas gościu ma 82 kile, w tych takich ciasnych korytarzach tylko się rzucało granaty, a tu jest ciekawe. No. Popatrz na naszego pierwszego gościa. Co robi? Tabeli. No, 83? No. Rozumiesz to?
Nie za bardzo. Ja to robię. Jest, wygraliśmy. Wygrana! Brawo, dzięki Kappa za pogadankę. No, nie ma za co. Piszcie, jak tam wam się podobało i czy wracamy jeszcze trochę do Battlefronta, bo czemu nie? Także do zobaczyska, niech moc będzie z wami.